Dzień dobry, dzisiaj poradnik jak grać na mapie Nowa Przystań, New Bay. Jest to tutaj nasz spawn, jak widzicie jest tylko jeden spawn, spawnują się tu wszyscy i mamy do wyboru tak, albo pojechanie sobie tutaj, co nie, albo pojechanie w prawo. Najpierw, jako że gramy czołgiem lekkim, czymś szybkim, to jedziemy na tą stronę, ok? Jedziemy czymś szybkim, czyli jedziemy tutaj. Bardzo często gracze tutaj się zatrzymują i próbują strzelać tutaj w tą stronę i ostrzeliwać te nadjeżdżające czołgi. Tak. Ogólnie najczęściej się wjeżdża tutaj i próbujemy walczyć tutaj z czołgami, które kampią tak gdzieś tutaj, albo tam, albo tutaj na podjeździe są, albo z tej strony są na podjeździe. To są czołgi, z którymi walczymy. Ewentualnie, jeśli już tutaj jest pusto, to lecimy sobie na przykład tutaj. No i tutaj możemy celować na czołgi, które są po drugiej stronie, które są po tamtej stronie, co nie? A jeśli tutaj już też jest pusto, tutaj też jest pusto, nie mamy strzelać, no to jedziemy na przykład na spawn przeciwnika. Możemy sobie tam dalej przejechać, ale to jeszcze później. Teraz. Zacznijmy sobie od dołu. Jeśli chcemy jechać tutaj na dół, to musimy pamiętać, że niestety jest tutaj bardzo dużo przestrzałów i bardzo ciężko, szczerze mówiąc, ja na ten dół nie preferuję nigdy jechać, tak szczerze mówiąc, a raczej jadę tutaj, jeśli jest jakiś czołg do wydojenia, tak szczerze. Czyli jeśli jest tu jakiś czołg, który ma, jest tu sam i ja wiem, że go mogę zabić, no to raczej korzystam z tego i sobie po prostu zjeżdżam i go zabiję tutaj. A sam z siebie raczej bym tu nigdy nie pojechał na ten dół, na TA, no bo jesteśmy świeceni przez czołgi, które są nad nami. Mamy cały czas spota. Za bardzo strzelać w nic nie mamy, no bo... No co, tam jest spawn, czołgi są wyżej, tu jest kupa budynków, za którymi można się schować, no ciężko, jest bardzo ciężko stamtąd coś strzelać, dlatego raczej no nie polecam, raczej jedziemy tutaj do góry, jeśli chodzi o tą stronę, ewentualnie coś, co ja aktualnie stosuję, jest to pojechanie nie z tamtej strony, tylko z tej strony i z tej strony, moi drodzy, możemy strzelać sobie tutaj na wjazd. Tutaj raczej czołgi ciężkie częściej wjeżdżają, bo jednak jest to im krótsza trasa i po prostu tutaj jest, tam częściej dostaniemy bułę od wjeżdżających medów niż tutaj. No tutaj możemy się dużo śmielej wychylić, a te czołgi będą bardziej skupione na tym, co się dzieje tutaj niż tutaj, bo nie będą się spodziewały, że tutaj coś wjeżdża, dlatego ja polecam wjeżdżać na ten most od tej strony. Bo wydaje mi się, że tutaj to daje więcej profitów niż wjeżdżanie od lewej. Tam pamiętajcie, tak samo jak gramy, może najpierw gramy po tej stronie, co nie? Czyli unikamy, proszę was, nie kampcie tutaj, proszę. Czyli jak macie tutaj spawn przeciwnika, te czołgi, które sobie tutaj gdzieś stoją, tutaj przy tym budynku, tam przy budynku, one są tak odkryte na wszystko, naprawdę są tak odkryte na wszystko, nie kampimy tutaj za nic w świecie, tak samo o te miejsca tutaj, to nie jest dobre miejsce na kampę, umówmy się, naprawdę to nie jest dobre miejsce na kampę, ograniczamy się do strzelania do jednych czołgów, które stoją sobie tutaj, mają fajne pozycje na wieżę, mogą fajnie się wychylać, a my gramy na przykład, nie wiem, no, często się spotykam, że tam stoi Godzilla, no i powiedzcie mi, jak ma taka Godzilla trafić w, nie wiem, poruszającego się lighta, takiego TSTLT, któremu ledwo wystaje tutaj wieża, no to jest bardzo ciężkie do trafienia. Dalej, jeśli chodzi o czołgi ciężkie, to one ogólnie jadą na tą stronę bardziej, czyli jadą w stronę prawą. Tak, jadą sobie tutaj. Ja preferuję tutaj miejsce tutaj, tylko że ja raczej zawsze wjeżdżam tu głębiej i staram się tutaj grać na sidescrapa, ewentualnie po drugiej stronie tego budynku też staram się grać na sidescrapa. Tutaj uważamy z wyjeżdżaniem, bo te czołgi, które są tam, jak mówiłem, że tam mają na nas przestrzał,
Ja jeśli tutaj już wyjeżdżam, to nigdy się tutaj nie zatrzymuję, a bardzo dużo osób tutaj się zatrzymuje. Dobra, miałem chwilowe problemy techniczne, dlatego już wracamy. Mówiłem, żeby tutaj nie wjeżdżać, bo znaczy się nie zatrzymywać, no bo tutaj będziemy mieli bardzo mocny przestrzał od tych czołgów, które sobie tam stoją, mają tam zajebiste pozycje. Czyli jeśli tutaj już jedziemy, a raczej preferuję, żeby tutaj podjechać, żeby puszować te czołgi przeciwnika, to tutaj podjeżdżamy i tutaj mamy bardzo dużo fajnych pozycji do grania na wieżę. Tak. I fajnie się tutaj gra czołgami ciężkimi. Medy też tutaj sobie nieźle dają radę. Kolejną jeszcze całkiem fajną pozycją. Niektóre czołgi też jadą bardziej od strony tutaj tej i powiedzmy tak, że sobie zaraz wam to jeszcze pokażę lepiej. Czyli tutaj mamy sobie powiedzmy naszego spawna i wyjeżdżając z naszego spawna jedziemy sobie tutaj, można też tutaj, jedziemy sobie tutaj i podjeżdżamy pod górkę. Tak ludzie też czasami grają i tutaj pilnują podjeżdżających czołgów. Jest to też równie dobra pozycja, tylko no, trzeba uważać, żeby tam drużyna przeciwna nie zrotowała, dlatego jest to już troszkę pozycja dla bardziej doświadczonych graczy. Czyli tak jak powiedziałem, tutaj ta strona, bardziej preferuje w sumie tą stronę. Szczerze mówiąc, to dla medów, raczej nawet tu ciężkimi też tutaj jeżdżę. Wydaje mi się, że jak ktoś przejmie na tą częścią kontrolę, no to raczej wygrywa bitwę. Ale no, na razie mniejsza o tym na koniec porozmawiamy, a teraz przechodzimy do drugiej strony. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Mapa jest ogólnie bardzo symetryczna. Czyli tak samo, jeśli gramy czymś szybkim albo hatekiem, to medem jedziemy raczej od tej strony. Ewentualnie, tak jak mówiłem, bo ja lubię od tamtej. Wjeżdżamy sobie tutaj, unikamy tego jeżdżenia na dół. Tak samo możemy tutaj się przytrzymać i strzelać w te czołgi, które tutaj wjeżdżają. O, tutaj możemy strzelać albo ewentualnie tutaj na wjeżdżające czołgi, one czasami tutaj potrafią kampić. Wjeżdżamy sobie na górę i próbujemy tutaj walczyć w zależności od tego, czy jest tu przeciwnik, czy nie. Jeśli jest, no to tak, to sobie tutaj strzelamy, ale uważamy z wychylaniem, no bo tutaj, tak jak mówiłem, że stoją tu czołgi, te deki, ale no to nie jest dobra pozycja, ale trzeba uważać, no bo jednak niektórzy tam stają, no i możemy oberwać, dlatego gramy tak troszkę bardziej zachowawczo. Od tej strony tak samo jak po tamtej też możemy podjechać, no ogólnie to jest bardzo dużo takich symetrycznych pozycji, co nie? I tak. Tutaj też te HT-ki dużo, bardzo często jeżdżą, mają przestrzał tutaj. Tutaj też raczej rzadziej, uważajcie, żeby tutaj wjeżdżać na samym początku bitwy. Tak, no i chyba to tyle w ogóle na tą stronę. Trzymajcie się raczej tutaj tych podjazdów na górę, tych obu w sumie i unikajcie kampienia tutaj. O, niektórzy też na przykład tutaj stoją i próbują ostrzeliwać te czołgi, które tutaj się wychylają, ewentualnie tutaj tak samo, ale tak, oj, tutaj na środku też można podjechać. Jeśli gramy czołgiem ciężkim, no to tak samo jak po tamtej stronie, tu już się troszkę inaczej gra, no bo jednak tutaj wjeżdżamy i jesteśmy od razu na tych górkach i nie musimy przejeżdżać nigdzie przez przestrzał przeciwnika. Ponadto mamy trochę fajniejsze pozycje, jeśli chodzi tutaj o strzelanie i ogólnie o strzelanie nawet na ten most. Mamy dużo fajniejsze pozycje, dlatego ta strona, jeśli chodzi o te hateki, jest trochę lepsza, szczerze mówiąc. No mamy fajniejsze, możemy zająć szybciej fajniejsze pozycje i na przykład uniemożliwić graczom przejechanie albo pełne przejechanie, przez to one będą mogli dostać od tych ludzi na moście. Także tutaj sobie możemy grać na wieżę. No jeszcze tą jedną pozycją na tej mapie możemy na przykład od tej strony podjechać jeszcze
niekoniecznie jechać tam prosto, możemy od tej strony podjechać i strzelać w te czołgi wychylające tutaj, jednak no, uważamy czy tutaj, w zasadzie czy tutaj nas nic nie objeżdża, bo bardzo często tutaj czołgi podjeżdżają, no jeśli zobaczą, że nie wiem, że na tutaj nic nie ma, że nasze medy nie pojechały nigdzie tutaj, tylko wszystkie nasze czołgi skupiają się w tym rejonie, no to czołgi przeciwnika bardzo często podjeżdżają tu od tej strony i od tej strony strzelają. Od tej strony strzelają w nas. Także no, musimy uważać na to, no bo jeśli tutaj nas złapią, no to jest bardzo ciężko, bo wtedy jesteśmy troszkę zamknięci i mamy trudności z wygraniem. Jeśli chodzi o kapa, to jeśli się nie mylę, to ten kap jest gdzieś w tych rejonach, jeśli chodzi o te zwykłe bitwy. Dlatego jest bardzo odkryty, nie warto na niego jechać według mnie. Jeśli gramy czołgiem ciężkim, no to jeśli już tutaj nic nie ma, no to puszujemy albo tutaj na spawn przeciwnika i wjeżdżamy na mosty, albo w ogóle skracamy i jedziemy tutaj tymi podjazdami. Dobra, a jeśli chodzi o samą taktykę, no bo wydaje mi się, że tu nie ma więcej co mówić, mapa jest bardzo intuicyjna, jeśli chodzi o grę, tylko nie można za bardzo sobie pozwolić na takie przyspanie. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiecie. Chodzi mi o to, że nie można stać za długo w tych miejscach albo tutaj na tych podjazdach, no bo jeśli będziemy stali za długo, no to drużyna przeciwna przepchnie którąś ze stron, chyba że cała pojedzie w jedną stronę, no to wtedy inaczej. Ale jeśli będziemy stali bardzo długo na jednej ze stron, no to raczej to będzie przegrana, tak szczerze mówiąc. Tak, ja bardziej preferuję, szczerze mówiąc, tą stronę, znaczy niekoniecznie spawn, chodzi mi po prostu o tą stronę z mostem, dużo częściej podjeżdżam na ten most i tutaj walczę, no bo jestem wysoko, mam przewagę wysokości, mogę grać tutaj na hulldown z wychylającymi czołgami, ewentualnie mogę też uciec, mogę uciec tutaj w tą stronę albo dołem gdzieś, no jest bardzo dużo fajnych miejsc, żeby uciec, żeby pozostać jeszcze w grze. O, na przykład tutaj można też fajnie strzelać. Jest bardzo dużo pozycji. Dlatego ja bardziej preferuję tą stronę mapy i radzę graczom właśnie jechać tutaj, którzy mają dobrą wieżę i fajne opuszczanie. A jeśli mamy czołg, który nie ma tego, no przecież możemy na przykład jechać tutaj i grać na side scrapa, bo tutaj już jednak, patrzcie, to jest równo. Tutaj nie trzeba mieć żadnego opuszczania działa. Jesteśmy raczej chronieni tutaj, od tej strony. No to są naprawdę fajne pozycje. No, także to by było chyba tyle o tej mapie. Nie wiem troszkę, co mogę o niej więcej powiedzieć, no bo wszystko wydaje mi się tutaj takie intuicyjne. No i większość graczy też raczej spoko gra na tej mapie. Ale i tak chciałem o niej nagrać, no bo żeby były wszystkie, co nie? Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego.